ruszyły prace nad pakietem wsparcia suwalskich przedsiębiorców. We wtorek, 24 marca, został powołany specjalny zespół, który zajmie się opracowaniem procedur, wzorów wniosków, pism oraz instrukcji postępowania w poszczególnych przypadkach. Uruchomiona zostaje również specjalna zakładka na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach w dziale dla inwestora, gdzie będą na bieżąco, w miarę przygotowywania, umieszczane wszelkiego rodzaju dokumenty i informacje dla suwalskich przedsiębiorców. Koordynację pakietu wsparcia suwalskich przedsiębiorców prowadzi Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych. Pakiet zakłada, że na wniosek przedsiębiorcy możliwe będzie odroczenie lub rozłożenie na raty podatków i opłat lokalnych, umorzenie zaległości podatkowych powstałych w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną. Przedsiębiorcy wynajmujący miejskie lokale, którzy zawiesili działalność, zostaną zwolnieni z czynszu, a ci, którzy ją ograniczyli, będą według założeń mogli ubiegać się o 30% obniżenie czynszu na okres stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii. Przedsiębiorcy prowadzący działalność na bazarze przy ulicy Sejneńskiej będą mogli ubiegać się o obniżenie opłat za dzierżawę terenu lub najem powierzchni w wysokości 15% z wyłączeniem sprzedających spożywkę i chemię gospodarczą. Prezesi spółek komunalnych będą pozytywnie rozpatrywali wnioski przedsiębiorców o odraczanie terminów płatności lub rozkładania ich na raty bez naliczania odsetek. Przedsiębiorczość zawsze była motorem napędowym naszego życia. Najważniejsze jest to, że to przedsiębiorcy będą kręgosłupem odbudowy w momencie, gdy zakończy się kryzys związany z koronawirusem. Jeżeli będziemy chcieli wrócić do poziomu i stylu życia sprzed pandemii, to bez przedsiębiorców będzie to niewykonalne, informuje Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk. Koordynację pakietu wsparcia suwalskich przedsiębiorców prowadzi Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych. Dane kontaktowe na stronie urzędu.